Wow, takie coś dzisiaj otwieramy. Takie coś śliczne otwieramy. Takie, o, takie, takie. Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie Sword and Shield Figure Collection. Zestaw, który dostałem dzięki uprzejmości sklepu Loot Quest. Wrzucam coś tu gdzieś, tu, wyżej, tu. Gdzieś wrzucam. I co się znajduje w takim zestawie? Przepiękna figurka, którą sobie zaraz z bliska obejrzymy. Karta promocyjna Pikachu. Elegancka. Dwa kody do Rebel Clasha. Dwa kody, boostery z Rebel Clasha. Jeden booster Guardian Rising i jeden booster zdaje się Sun i Moon. Celestial Storm? Cosmic Eclipse, wydaje mi się, ale pewności nie mam. Zaraz zobaczymy dokładnie. Przypominam wam o wszystkich linkach w opisie tego filmu. Tam między innymi link do właśnie tego zestawu, do sklepu Loot Quest, czy mojego Discorda, na którym sobie gramy, rozmawiamy, odbywamy turnieje. Ja tymczasem otwieram już ten zestawik. Cyk. Wychodzi w ogóle taki fancy pudełko ma. Coś tu jeszcze Teraz najważniejsze. Najważniejsze. To po co się tu wszyscy zebraliśmy. O, otwórz się. Jest. Promeczka Pikachu. Promeczka. Ona nie jest dla grania mocnego jakiegoś pewnie. Ona jest do wyglądania. Bardzo lubię promki Pikachu, bardzo lubię ogólnie wszystkie karty Pikachu, a ta jest szczególnie ładna. Od razu do koszulki dziada. Dobry wariacik jest. Takie karty możemy wydawać. Takie karty bym prosił. Więcej. Więcej takich Pikachu. Następnie. O, jaka delikatna w dotyku, jakie fajne. Mega śliczne startery z Galar. Skrobany ten króliczek jest. Sobol, Grookey. Bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie się prezentują. Na pewno dołączę do jakiejś mojej małej kolekcji figurek. Będzie sobie leżało gdzieś na półeczce elegancko. No i nie wiem, czy teraz to jest najważniejsze. Tak, to był Cosmic Eclipse. Czy teraz jest najważniejsze, czy nie? Boostery. Kodzik na zestawik do online'a, który sobie pewnie wykorzystamy na jakimś live'ie i otworzymy zawartość, albo coś takiego zrobimy. Chociaż nie, na online to się raczej wszystko od razu otwiera. Zacznijmy od starych tym razem. Tym razem zacznijmy od starych boosterów. Pilnujcie chłopaki tutaj, żeby dobre rzeczy leciały. Pilnujcie, bo ostatnio nie było dobrych rzeczy. Teraz muszą być dobre rzeczy. Muszą być dobre rzeczy, bo ja chcę dobre rzeczy. Wyrównajmy rachunek szczęścia. Zawsze jest szczęście, pamiętajcie. Rachunek farta wynosi zawsze 50%. Zawsze jest po środku. Także może tym razem. Może. Proszę. Może. Może, proszę. Kodzik. Okej. I lecimy. 4 do przodu. To jest Sun i Moon. Także 4. Snorunt. Cast Form. Vanillite. Murkrow, Salandit, Energia, Altar of the Moon, Whipping Bell, Glalie, Alolan Sandshrew i Whiskash. No, tak se, jeśli chodzi o ten booster, ale dobra, on nie był najważniejszy. On nie był najważniejszy, tu są ważniejsze boostery. Cosmic Eclipse, tu jakiś tag team byłby fajny, brałbym, przyjmuję w ciemno. Kodzik idzie na bok, zaspoilerowane niestety. Ale tamten był w tamtą stronę, to jest w tę stronę? Dziwne. Poniard, Togedemaru, Trapinch, Flabebe, Tangela Merkel taka. Energia, Probopass, Torkoal, Embipom, Magnemite, to nie jest holo, to nie jest holo, to jest na rewersie, full art rewersowy Pokemona. Z trenerem i Oricorio GX. I Oricorio jest super. Oricorio jest grywalny w kilku dekach, nawet bym powiedział. A myślę, że teraz po rotacyjnie też będzie grywalny.
jako draw support do koszuleczek, oba. No, to był bardzo dobry booster. Mam nadzieję, że nie wyczerpał naszego szczęścia, bo tu jeszcze Rebel Clash'e. Są boss ordery do trafienia. Są, moi drodzy, boss ordery do trafienia, które trzeba w końcu trafić. Jeszcze żadnego boss ordera nie trafiłem z boostera. Mam dwa boss ordery trafione z trainer toolkita, no ale tam są gwarantowane dwa. A my chcemy trafić jakiegoś Trubbish, Pidoff, Helioptile, Voltorb, zameczek, Capture Energy, okej, przydatna, potrzebna karta, biorę na pewno. Judgeback, Shackle, Snorlax i Rillaboom VMAX, znowu Rillaboom VMAX. Los chce, żebym składał te wielkie goryle. Rillaboom VMAX. Znowu. Rillaboom VMAX. Tak wygląda. Jakby ktoś nie widział, to mi się trafiają tylko Rillaboomy VMAX. I one wszystkie tak samo wyglądają. No, był tam Rainbow. No, ale dobra. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby w każdym boosterze trafiać Rillabooma VMAX. Nie o to chodzi. Może teraz boss order? Proszę. No, jakby trafił się znowu Rillaboom VMAX, to po prostu idę stąd. No, idę, wychodzę. Wychodzę i nie wiem, kiedy wrócę. Snowver. Na two, how do you do? Trubbish. Pido. Helioptile. Mam déjà vu. Energia. Karkon. Hatterm. Pokeball. Okej. Okay. Skyla Reverse. Ładna. I wiewiórka. Ja chyba mam pecha do tych boosterów. No, najlepszy opening to był Shiny. Cały czas gadam Shiny. To było poszukiwania Charizarda ze starych boosterów. Tam trafiały się dobre rzeczy. Tutaj, jak na złość, Rillaboom VMAX. Ale mamy Pikachu. Mamy Śliczniochów. Jestem zadowolony. Ten booster był OP. Ten był standardowo w moim stylu. Kpią sobie ze mnie te boostery. No jaja sobie robią jak nic. No robią. Robią sobie jaja. Na dziś to tyle. Żegnam się z Państwem. Następny opening, mam nadzieję, że już będzie lepszy. Jakiś taki, że... Taki, o. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Jeszcze raz chciałbym podziękować jeszcze na zakończenie sklepowi LootQuest za ten zestawik. Wbijajcie do nich na stronę. Zostawiajcie też u mnie łapki, suby. Trzymajcie się. Teraz naprawdę się trzymajcie. Papatki. Hej.